Siema, siema, hejos. Jadę do mechanika, do Lamanety, do Michała, naszego ekipowego mechanika, po odbiór Raptusa. Wymieniał tam sprzęgło, bo jak wiecie, że po prostu ciągło okazało się, że było całe spalone, olej czarny, czyli olej do wymiany, sprzęgło do wymiany, cztery łożyska na tył do wymiany, no i wyszedł babol jeszcze na ośce z tyłu. Na miejscu zobaczymy, co tam Michał odkrył. Lecę, pakuję się, leję paliwa, kawa oczywiście musi być. No i tymczasem, hejo. No, dojechałem. Siema, byku! Jak miło cię widzieć! Tak myślę. Siema! Siemanko. No, dobra. Siema, piesu. Idę, domku. Jest, byk mój. Raptus. O. Tenie, masz tenie? Tak. Nie, to tamte, nowe, to były kurwa jeszcze tyle musiał dołożyć. O. Tak już było, wiesz, przegrzane, nie? To nie, no, to, tak. To nie to, że te klamki wymieniły się, bo po prostu też musiało pędzić trochę. To już musiało być, tylko że wiesz, ja sobie jeździłem, wiesz, powoli, bo z Kubą. Zobacz, wszystko kurwa czarne. Zobacz, no. To wszystko czarne, zobacz. A pozlepiane były, nie? Nie, jeszcze nie, ale przekładki już czerwone, widzisz, też to wyjebania, nie? Wszystko, nie? Mhm. Wszystko jest kuźwa, wszystko spalone, nie? Taka sytuacja, nie? O. Marcina! To jest Marcina! O. No, Marcin będzie miał nową chłodnicę, zobacz, już tu przymiarki są, widzisz, patrz. Już kupiłem taką z takim dużym wiatrakiem i go tak wzdłuż wstawię, nie? Tak jest. A tamta co, wystawała bokiem? Wystawała i wiatrak w ogóle był, wiesz, wgnieciony tu w ramę. A. Wiatrak się nie kręcił. Aha. No, założę tutaj. I co, kręci teraz na tym? No teraz on chodzi, nie? No ci powiem, że teraz już wiesz. A teraz powiedz, jak ja mam użytkować teraz to nowe sprzęgło? No musisz, kolego, 50 km tak na luzie jeździć, nie? Bez większego katowania, o. Nie? 50 km pojeździć się łoży, to tam wszystko, bo to wiadomo. Są nowe przekładki, no ale kosz został stary i dekiel od kosza został stary, nie? Musi się to do tego jeszcze ułożyć, to wtedy dopiero będzie w pełni to sprzęgło spełniało tak, jak ma spełnić swoje użytkowanie, nie? I będzie latało, nie? Będzie latało! Może w końcu na koło pójdzie, nie? No, pójdzie. Ty masz jakiś aparacik do pompowania dobrego kół? Nie, mam właśnie, wiesz? Ajaj. Mam taki, co oszukuje. Coś kombinował, wiesz, co ci mówiłem, nie? Tak, właśnie, z tej strony, tu jest... Tu chyba było napawywane od środka, wiesz, albo już było rozbite i ktoś to tam próbował leczyć. Mhm. Bo no uszczelnie, jak wkładałem, to był taki, wiesz, on się taki nie za bardzo się trzymał, nie? Go wkleiłem na taki klej, nie? Aha. Specjalny do uszczelniania. Będzie. Czyli łożyska mam wymienione, tak? Tak? Masz. A masz stare, żeby pokazać? Opa, zobacz. No. Zobacz. No, jakie wybite, to. Nie? No, no, to właśnie jak ja koło zmieniałem, tak. To czułem, nie? Rozbite takie to i to jest to drugie, pa, też jest rozbite, widzisz? To są z tej strony, nie? No. Bo jeszcze z lewej... A jakie łożyska dałeś? Wiesz co, kojo masz, nie? Japońskie, nie? Japońskie, no i o to chodzi, no. A słuchaj, a powiesz, jakie koszty? 1500 nas lata uczyniło ta naprawa tego Raptora, nie? Tak, te uszczelki z filtrem kosztowały 90 zł, 510 kosztowało sprzęgło. Łożyska z uszczelniaczami kosztowały 380 i 180 olej, nie? Może no, tak myślałem, że około 200 olej, nie? No, ale już się dostało, że nie wymiany, nie? O. No, bo tu 2 litry, nie? Jak mówiłeś, nie? Tak jest. No, to też masz. No. Później filterek masz oryginalny, ci kupiłem Yamahy. W dobrych pieniądzach. Wiesz, co nie dużo kosztował, to wziąłem oryginalny, nie? Bo ja tam, nie wymieniałem filtra, bo nie? Bo to chyba kosztował, wiesz co, nie wiem, 30 zł chyba oryginalny, nie? Nie, ja kupiłem. No, mam na wymianę. No to dobrze. Oryginalny uszczelkę masz. Od palca wsiąść, na moje jest kurczę elegancko, nie? I nawet wiesz, jak stoisz, tak ustawiasz biegi, kurwa, na luz, bez problemu znajdujesz luz, nie? A nie mogłem, wiesz, od początku, jak tylko go kupiłem, to miałem problem z tym, nie? No. Nie mogłem. Uwaga, uwaga! Jak wchodzi elegancko. Bez problemu, a tu musiałem pukać, tak? Pukać, stukać. Wiesz co, no on jeszcze trochę będzie trochę ciągnął bole zimne, nie? No to wiadomo, nie? Tak, tak. Ale nie, jak to się rozgrzeje, ci bym tu chodził, wiesz, bo ja czekałem aż się ten, aż się odpowietrzy, bo płyn też można by w chłodnicy wlany, nie? No. I czekałem aż się odpowietrzy, się rozgrzeje, to ci powiem bez problemu te biegi, nie? No bez i bez problemu, nie? Biegi wskakiwały. Tak więc będzie spoko, nie? To co, wyjadę, żeby go zapakować, nie? No jedziemy, nie? Kasę już zapłaciłem. Jo. Potwierdzenie masz. Jo.
Czyli jest kurwa spoko, nie? Jest spoko. No trzeba się liczyć z wydatkiem, nie? No niestety kosztują te nasze maszyny, nie? No. To nie jest kurcze, wiesz, naprawa Skody Fabii, nie? Nie. Będę jeździł z pracy do domu i z domu do pracy. No, no i dobrze, nie? Nara, Michał, Nara, dzięki. Żem zajebał. Nieźle. Urwałem. Ale jaja. O kurwa. Jaki majster ze mnie. Szef. Ale jaja. Nieźle. Ale poszedłem. Zepsuć kłada. Normalnie, szok. To nie jest takie proste go teraz ustawić. Ale żem poszedł.
Ale jaja. Nie no, takich rzeczy to jeszcze nie było. No boli mnie noga. Dupy połowa. Ale jaja. Tylko kto mi tu pomoże? Nie no, nie. Sprzedaję, kłada. Postanowione. Ale wyrwałem, ty. Nie sądziłem, że tu jest taki rów. Kurwa. Ale poszedłem, kurde. Ale numer. Jak tu kierownica ma kręcić, panie? Michał, znowu będziesz miał robotę. No mogło źle się skończyć. Nie mogę sobie sam poradzić, żeby go wyciągnąć. To mogę łapać, za to tutaj tą dźwignię. No. Tak. Moment, 3, 4. O. A to już prawie nasz. Ale będzie ciężko. No, a tam jest jak ten rów? Trochę lepszy? Tu jest łagodniejszy chyba. Tu jest tak łagodnie już. Najgorsze, że ośkę urwałem. No ale dobrze, że siebie nie połamałem. To by... Nawet to urwałem. Ło. Wszystko poszło. Łocie, panie. Rama pękła. Ale jaja. No, to ładnie musiałem przydzwonić. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.